I teraz pytanie, jak ja mam to niby zrobić? Cześć wszystkim, z tej strony Prozure. Dzisiaj będziemy rysowali podwójny upside down, do góry nogami challenge. Zobaczcie, o co chodzi już w trakcie materiału. Dzisiaj wykombinuję na pewno kilka prostych rysunków i cóż, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będę starał się w tym odcinku, żeby rysunek, który wygląda na wprost, przekręcony równocześnie o 180 stopni, dalej wyglądał jak coś sensownego. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Raczej skupimy się na twarzach, może na postaciach, zobaczymy. No i cóż, przejdźmy do odcinka. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam cię do dołączenia do ekipy Prozuraków, bo aż 40% osób nie subskrybuje tego kanału, więc zostaw suba z dzwoneczkiem i cóż, przejdźmy do odcinka. Jeżeli potem ci się materiał spodoba, zostaw też polubienie. Zaczynajmy! Dobra, słuchajcie, już wam pokazuję, o co chodzi. Przede wszystkim zacznijmy od czegoś bardzo prostego, bo też nie wiem, czy to w ogóle ma sens i czy to będzie wychodzić. Narysujmy jakąś prostą, okrągłą, owalną może twarz. Zróbmy coś, słuchajcie, zrobimy coś takiego. Narysujemy mu teraz oczy. To powiedzmy, że takie będzie miał oczy, cyk. Dosyć prosty, taki dziwny, cyk. Teraz tak, usta narysujmy mu takie może? O co chodzi? Usta muszą być raczej proste, bo obawiam się, że potem będę musiał je przerobić na czoło. Jeżeli mamy odwrócić postać do góry nogami, to musi to być dosyć wyraziste w ten sposób. I teraz jak to zrobić dalej? Dobra, słuchajcie, robimy dalej w ten sposób i w ten sposób. To możemy trochę do góry przesunąć, czemu nie? Cyk. I teraz możemy to złączyć ze sobą. Poczekajcie, ja to zrobię trochę inaczej. Przesuńmy to do góry, cyk. Jak tak teraz na to patrzę, to nie wiem, co ja robię. W sensie, czemu ja się biorę za tak trudne wyzwania? To są stare wyzwania, za granicą już to robili jakiś czas temu, ale jak sprawdzałem, jak oni tam robili te pracę, to po prostu łapałem się za głowę, nie? Dobra, robimy coś takiego. I teraz tak, czy ja chcę tu rysować uszy i tak dalej? No muszę narysować ucho, nie? Normalny artysta by narysował te ucho, więc zróbmy to w ten sposób. Cyk, cyk. Tak, żeby się nikt tutaj nie poznał, to robimy to w ten sposób. No, zróbmy takie dosyć obustronne będzie to ucho. Cyk. Bo też trochę muszę brać pod uwagę to, że no będę to musiał potem wykręcić i coś z tego wymyślić, nie? Trochę mi wygląda, jakby miał mieć takie tutaj dosyć szpiczaste włosy. Nie wiem dlaczego, tak mi jakoś prezentuje tutaj. Nawet co więcej, powiedziałbym, że tutaj jeszcze muszę mu dorysować takie bokobrody jakby. Okej, coś takiego. Będzie tak, jak jest. Teraz tak, na pewno tą tutaj brodę bym musiał poprawić delikatnie, w sensie tam brodę, właśnie o co chodzi, tą naszą głowę muszę tutaj poprawić, czyli robimy coś takiego. Tu robimy jednego zwisa, czemu nie? I teraz tak, tutaj już musi być pociągnięta linia włosów, także musimy zrobić coś takiego. I tutaj zrobimy, tutaj i tu zrobimy coś takiego i zrobimy coś takiego. Niech będzie. I teraz najważniejszy element, czyli oczy. To będzie dosyć trudne, w sensie, jak ja mam zrobić oczy, żeby to po odwróceniu wyglądało dobrze. O co chodzi? Naszym zadaniem jest tak, żeby to teraz złapać, odwrócić o 190 stopni i w tym znaleźć drugą twarz. I teraz pytanie, jak ja mam to niby zrobić? Dobra, słuchajcie, jesteśmy na tym etapie i teraz jedynym, co musimy zrobić, to narysować oczy gdzieś w takim umiejscowieniu, żeby zarówno teraz, jak i po odwróceniu wyglądały one dobrze. Więc ten nos ja bym delikatnie przesunął może tutaj. Nawet wiecie co, zrobiłbym ten nos bardziej taki okrągły. Okej, coś takiego. Niech będzie coś takiego dokładnie. Zróbmy je, powiedzmy, takie uśmiechnięte jak w moim awatarze. Raz. Teraz to bym delikatnie wymazał i zrobił tutaj drugie. Takie trochę Lilo i Stitchowe wyglądają, ale muszą nam takie wystarczyć. Ja pierniczę, jakie dziwne. Ale dziwny on jest. O mój Boże. Dzień dobry, panie nasz przyjacielski kamracie. O ty dziwaczku, ojojoj. Zmieńmy mu te usta jeszcze w takim razie na coś takiego, może tutaj delikatnie to zrobić, może coś takiego. Dobra, coś takiego. Myślę, że to będą odpowiednie usta. Okej, to jest nasz dziwaczek. I teraz jedynym naszym zadaniem jest to, żeby on po odwróceniu dalej wyglądał dobrze, więc no mamy to, nie? Delikatnie poprawmy teraz perspektywę ewentualnie, cyk, cyk. Dobra, i teraz tak, bierzemy go, łapiemy, odwracamy go o 90 stopni. O mój Boże, czy to będzie nasz, kurczę... Poczekajcie, to jest nawet sensowne. O kurde. Poczekajcie. Czy ja to mogę zrobić jakoś w ten sposób, żeby to wyglądało potem jak jakaś część jego czapki albo coś takiego? Pytanie, czy ja to dam radę ogarnąć? Wiecie co, zróbmy po prostu w ten sposób. Okej, coś takiego. Wygląda jak druga część tej postaci. I teraz tak, ja bym tutaj dodał jakąś formę kubraczka bądź coś takiego. Źle mi wygląda to, że on ma taką dupkę tutaj jakby. To bym narysował takiego dzynzelka, okej. Niech sobie będzie dzynzelek. No ucho i wszystko jest nawet spoko. A tak to jest, naprawdę jest git. Jak na pierwszą pracę to jest git. Tylko delikatnie bym mu tę perspektywę poprawił jednak, bo teraz tę stronę znowu dziwnie wygląda, wiecie? O, ależ to jest dziwny challenge. Teraz czy ja będę mu w stanie narysować to jakiś taki kapeluszek jakby? Cyk, cyk. No i co? I narysujemy taki kapelusik, nie? Cyk, cyk. Tutaj będzie przecięcie. Paskiem oczywiście. No i dobra, no mamy kapeluszek. Ten kapeluszek w ogóle chyba po odwróceniu powinien wyglądać jak... Czy on będzie wyglądał jak koszulka? O mój Boże, jakie legit! Tylko teraz tak, co z tą buzią zrobić? To nie wygląda dobrze, to u góry nie wygląda aż za grosz dobrze, nie? Jak to kurczę ugryźć, żeby to nie było takie obvious? Poczekajcie, odwróćmy to jeszcze raz, cyk, cyk, cyk. Czemu to jest takie obvious? Jak to zrobić, żeby to nie było takie obvious? A to by musiało być jako zmarszczki na czole, nie? Czyli coś takiego, o, coś takiego, prędzej. To teraz będzie wyglądało dobrze. Oj, oj. Oj. Nawet co więcej, dodałbym mu takie tutaj zęby, jako te, jako brwi. Poczekajcie. Raz i dwa. Piękne! Dobra, słuchajcie, mamy pierwszego, pokolorujmy go szybko i zobaczmy, czy nie straci swojej pięknej, kurcze, urody dalej po pokolorowaniu. Weźmy jakiś taki jasny brąz, cyk, cyk, hej, jasny brąz jest git. Ej, kolor skóry weźmy oczywiście jakiś taki kremowy, już sobie kombinuję ten kolor. Ej, dobra, podoba mi się ta zabawa. Okej, trochę jest zbyt żółty, za mało kremowy, więc dodajmy trochę takiego kremu, cyk, ładnie. Dobra, nawet trochę jaśniejszym zrobię ten kolor. Mam szczerze, ja mam zawsze taką panikę, jak zaczynam jakiś challenge, to jest tak, kurcze, trudne, ale już widzę, że to już mi się podoba, nie? Dobra, oczy muszą być białe, no i niestety to też będzie białe, czy to jest podejrzane? Trochę jest podejrzane, jak to zrobię brązowym, to znowu będzie bez sensu wyglądało w drugą stronę. Chyba że mam pomysł, jak to obejść. Zrobimy mu delikatnie żółte zęby, niestety, i złotą karnację jakby włosów, złote włosy po prostu, więc wtedy będzie blondynem i to będzie miało uwarunkowany sens, nie? Wtedy robimy sobie złote to i lekko zielony kubraczek, czuję, że to nadchodzi, cyk, cyk, mocniejszym zielonym to, nawet jeszcze mocniejszym, cyk, cyk. I teraz mamy pięknego gościa, kiedy go skopiujemy, wkleimy obok, to mamy pięknego, złotego leperkauna, do tego gościa, co broni tego skarbca ze złotem, okej? O mój Boże, to jest dobre, jeszcze nie wiem, ale myślę, że lećmy z następnym, zobaczmy, gdzie to nas właściwie zaniesie, okej? To ja się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Dobra, lećmy z czymś następnym. No teraz tak, teraz bym spróbował narysować dziewczynkę, takim jajowatą głowę bym jej zrobił, okej. Ojeju, wiecie co, zróbmy to w ogóle szablonem, mogę to zrobić szablonem, będzie prościej. Szablon, kształt, tylko chciałbym kształt mieć o grubości 4. Okej, mamy naszą jajowatą koleżankę. Uwierzcie mi, że to będzie piękna dziewczynka, tylko dajcie mi chwilkę, żebym się z tym zaznajomił, okej? Teraz tak, oczywiście uszy musimy je narysować, żeby nie było, że ich nie ma, czyli robimy coś takiego, coś takiego, coś takiego, oczywiście, że tak, drugie również, cyk, 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 czy one są do siebie podobne? Powiedzmy, nie bardzo, ale dobrze, że tak jest, będzie to jeszcze zabawniejsze i teraz tak, jakie oczy tej dziewczynie, takie dosyć takie właśnie, nie wiem nawet jak to określić, jajowate te oczy bym zrobił, dokładnie tak, to muszą być proste struktury, też wam dam do zrozumienia, że możecie tutaj przekombinować w drugą stronę, bo po prostu to nie zadziała, w porządku, pozwólcie, że skopiuję to oko, bo to jest spoko. Okej, tylko tu musimy to wykręcić oczywiście, żeby światełko było z jednej strony. Mamy to. Teraz tak, co my chcemy właściwie z tym zrobić dalej? Bo mógłbym i to byłaby kolejna broda. Nie, nie tym razem. Zróbmy jej kokardę. Dobra, zróbmy coś takiego. Zróbmy jej coś takiego. Cyk, to będzie miała jednego włosa. Okej. Trochę bajka z atomówek, coś takiego. Cyk i cyk. Dobrze. Okej. To teraz musimy wymazać. A już widzicie, po co idę w drugą stronę. Bo już teraz wiem, z czym to się je i wiem, z czym będą problemy później, nie? Ale kurczę, to może mieć sens. Dobra, mamy to, że nie ma tutaj brwi po raz kolejny, czyli cyk. I tutaj cyk na czarno nawet niech będzie. Nos możemy zrobić naprawdę taki dosyć okrągły w ten sposób. Cyk, cyk. Takimi dziurkami po boku, trochę taki świński ryjek. I zróbmy jej minkę taką dosyć złą, taką... Okej, ona wygląda bardzo dziwnie. Spróbujmy to odwrócić i zobaczyć, co nam przyniesie los, okej? Okej, coś tutaj jest. Ewidentnie trzeba tutaj dodać trochę charakteru, więc przede wszystkim to bym podciągnął, to bym w ogóle wywalił. Wziąłbym większą gumkę, cyk. Wykreśliłbym trochę z tego. Niech te oczy będą złe jeszcze bardziej. Poczekajcie, zróbmy to w drugą stronę, tak jak było prawidłowo. Zróbmy te oczy bardziej zdenerwowane, cyk. Okej, tak jak to było pierwotnie. W porządku, okej. Drugą zróbmy tak samo. Okej, w porządku, mamy to. O mój Boże, jaka jest zła. I teraz w drugą stronę, jak my to chcemy zrobić? W drugą stronę. Nie mogę się odpędzić od tego dziwnego tutaj elementu, więc zróbmy z tego po prostu całość, cyk. Dokładnie w ten sposób, żeby to była jakaś część tutaj może bluzki albo czegoś takiego. Dobra, w każdym razie widzicie, że tutaj zrobiłem coś a la wąsa, nie? To mogę teraz wymazać całkiem, cyk, cyk. Zrobię zrobić tutaj tego wąsa do końca, czyli to mogę poprawić nawet dosłownie teraz. I robimy coś takiego, żeby to też nie było takie bardzo inwazyjne. To jest lekko, to nie wiem, nie mi oceniać, polemizowałbym, ale spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Dobra, mamy to. I teraz tak. To trzeba trochę zmniejszyć przede wszystkim, trochę trzeba to wciągnąć, okej. Co ja chcę tu zrobić? Dodajmy tutaj kokardę, bo to będzie w dwie strony dobrze działało. Bo i dziewczynka będzie miała kokardę na głowie i tutaj nasz pan przyjemniaczek z wąsem będzie miał kokardkę pod po prostu brodą, więc to będzie wyglądało dobrze. Moim zdaniem ta kokarda może być dosyć duża, czyli cyk. Tutaj narysujemy oczywiście zakładkę w ten sposób, że pyk, raz, dwa, przepoławiamy na pół. Mamy to, no przepołowić na trzy się raczej nie da. Okej, mamy kokardę, mamy tutaj nasz piękny wąs, mamy to, mamy tą smutną minkę, która jest trochę dziwna, ale po raz kolejny możemy z tego trochę jakby wybrnąć i zrobić z tego część czegoś większego. Aczkolwiek temu panu dałbym taką tutaj formę. Raz, dwa, trzy, cztery. Baleriny, coś takiego, okej? Jedyne co nam zostało to tylko buzia do tego pana, chociaż ten wąs dużo rekompensuje, nie? Nawet powiedziałbym więcej, że rekompensuje naprawdę wiele. Naprawdę dużo tutaj się stało, ej. Ten nos też fajnie tutaj działa. Właściwie nie potrzeba nic więcej, aczkolwiek ten nos bym bardziej zrobił taki podłużny, żeby on był adekwatny do obu stron. Cyk, cyk, albo bardziej go na linii oczu umiejscowił, okej. Całość bym trochę podciągnął do góry z tego co widzę, wiecie? Ona te usta ma jakby z tego wąsa stworzone, wiecie jak robi się postaci z wąsami, nie? Nie robi się im często buzi czy tam ust dodatkowych, więc to bym właśnie też zrezygnował z tego. No i dobra, osobiście patrzcie, mamy pana wąsacza z dziwnym nosem, z oczami takimi skierowanymi do dołu. Tu również możemy narysować mu takie dosyć brewki w ten sposób skierowane. W porządku, jest pan dziwny, kurczę, wąsaty, taki czarodziej trochę, a z drugiej strony mamy bardzo, ale to bardzo zdenerwowaną dziewczynkę. Ja to mogę tutaj nawet usunąć, zobaczcie. O mój Boże, jaka ona jest zła. To jest 30 razy lepsze niż przewidywałem. Dobra, pokolorujmy to. Jaka ona jest zdenerwowana, ludzie. Ratunku. Jaka ona jest zła. Nie sądziłem, że aż tak zła wyjdzie. Kiedy rysowałem ją, to ona nie była aż taka zdenerwowana. Zróbmy jej nawet trochę takie bardziej dosadnie, właśnie mocniejsze, zakolorowane uszy, żeby było widać, że ona jest zdenerwowana, że te uszy aż parują wręcz. No mamy to, zobaczcie, w ten sposób jest zdenerwowana dziewczynka, a kiedy to odwrócimy, mamy, no, takiego agresora. Agresora, kurczę, trochę pana z wąsem. Ja bym zakolorował ten wąs dosłownie na brązowy, żeby było jeszcze bardziej klimatycznie, tylko trochę bym ten wąs zrobił bardziej w takich kolorach. Okej, tylko że on nie ma być taki ciemny mimo wszystko. I wtedy kokardę zmieniłbym na pomarańczowo-czerwony. Voilà! No i jest to coś pięknego moim zdaniem. Mamy pana wąsacza i zdenerwowana dziewczynka. Dziewczynka jest po prostu królem tego odcinka. Oraz mamy z pana dziwnego gościa z dziwnym uczesaniem i krzata ogrodowego totalnie z wyszczerzonymi zębami. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Coś dziwnego, coś nowego. Tego jeszcze nie robiłem na tym kanale i cóż, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków kreatywnych, oczywiście piszcie mi pomysły na swoje odcinki. Widziałem, że chcecie rysowanie do góry nogami. Oj, to będzie hardkorowe, okej? To będzie naprawdę bardzo hardkorowe, ponieważ nie wiem trochę jak do tego podejść. W sensie, mógłbym się jakoś przypiąć tutaj ewentualnie do góry. Sam do końca nie wiem, okej? Ale no to by było jeszcze do wykonania. Słuchajcie, ja teraz to szybko przecieniuję jeszcze, żeby was nie zostawiać tylko z takim prostym rysunkiem. Bo to nie o to chodzi na tym kanale, nigdy o to nie chodziło na tym. Bardzo będzie to proste cieniowanie, aczkolwiek powinno wam się mimo wszystko spodobać, bo doda sporo do tej pracy, czyli robimy coś takiego, Naprawdę przyprawiam je od dreszcze, jest dziwna. Dajcie mi moment, ja to szybko przekoloruję jeszcze i zaraz się widzimy z powrotem ze skończoną już pracą. No i voilà, patrzcie, tak wyglądają skończone postaci. Bardzo proste, jednolite cieniowanie, nie kombinowałem tutaj za bardzo ze światełkiem, ani z niczym takim. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, czyli po raz kolejny kurzona dziewczynka i dziwny pan klaun. Oraz dziwny, naprawdę dziwny koleś, którego moglibyście spotkać, nie wiem, w Walmarcie za granicą i pan leprekan, który broni garnca ze złotem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, coś innego. Wiem, że liczyliście na to, że się podepnę po prostu pod sufit i będę rysował do góry nogami, albo się odwrócę cały. To też będzie. Kombinuję też z ustawieniem tabletu na odwrót albo odwróceniem całego pulpitu i rysowaniem w ten sposób, co będzie już kompletnie porąbane dla mnie. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie jest to nic innowacyjnego, tak jak mówię, za granicą robili to już wcześniej, ale chcieliście coś podobnego, więc mam nadzieję, że was usatysfakcjonowałem. Jeżeli w tym momencie jeszcze nie subskrybujesz kanału Prozure, zapraszam cię do zostawienia suba, mam nadzieję, że cię przekonałem. Ja byłem Prozure, wy byliście wy. Pięknie dziękuję za wspieranie wszystkim moim wspaniałym wspierającym, jest was już ponad 20 osób. Piękne dzięki wszystkim razem i każdemu z osobna i cóż, tyle ode mnie. Widzimy się już za 2 dni, bo każdy wtorek, czwartek i sobotę na tym kanale o 16:30 są odcinki tego pokroju. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!